Ojca i Syna i Ducha Świętego. Módlmy się. Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia z sobą, pouczałeś ich i udzielałeś spowiednych napomnień. Ty swojemu słudze Mojżeszowi powiedziałeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami na zwoływanie ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać zbliżone dzwony, aby wzywały Twój lud na modlitwę. Błogosław te nowe dzwony i spraw niech wiernych, którzy słuchać będą ich głosu, znoszą serca do Ciebie, gotowi do udziału w radościach, troskach sióstr i braci. Niech spieszą do Kościoła, niech doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchając Twojego słowa i do Ciebie zanosząc swoje błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Toczy się w obrębie tak daleko, jak sięga dźwięk
zwanym Kościołem. Stąd właśnie wysokie wieże i stąd też dołączenie do tego, żeby jak najpiękniejsze dzwony przygotowane. To zjawisko ma swoją pejoratywną nazwę w języku włoskim, nazywa się campanilismo. To znaczy zjawisko tego zamknięcia się też we wspólnocie parafialnej i niewychodzenia na zewnątrz. To jest coś, co niby bardzo odpowiada naszej duszy, ponieważ tworzy bliskość uczucia życzliwości w stosunku do drugiego człowieka. Ale my musimy pamiętać, że wiara chrześcijańska jest gruntu apostolica, czyli że ona musi wychodzić poza granice swoich parafii. Jakikolwiek parafianin, który się zboczyna, się znajdzie w jakimkolwiek miejscu w Polsce czy na świecie, wszędzie zasadniczo może pamiętać też dźwięk swoich własnych dzwonów. Więc jeszcze raz wszystkim darczyńcom, ale w ogóle całej wspólnocie parafialnej, która dostrzegła potrzebę tych nowych dzwonów, bardzo serdecznie gratuluję. Też przekazuję najlepsze życzenia właśnie młodym ludziom, którzy dzisiaj otrzymali wierzchowanie i mają też ten zapas Ducha Świętego na dalszy rozwój, na to, żeby oni mogli stanowić właśnie to, co nazywamy dobrym uczniem Chrystusa. Dziękuję też tutaj wszystkim, którzy towarzyszyli w dzisiejszej liturgii swoją modlitwą w ogóle całej tutejszej parafii i udzielać błogosławieństwa Bożego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Duch i Syn i Duch Święty. Moi drodzy, ponieważ wczoraj przeżyliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, na koniec to taka prośba też naszej orkiestry. Chcę zaśpiewać hymn, jedną zwrotkę hymnu państwowego. Thank you.